Witam serdecznie, drodzy bracia, drogie siostry. Witam Was, przyjaciele zboru Filadelfia. Cieszę się, że po raz kolejny mogę gościć w Waszym domu. Dzisiaj chciałbym zaprezentować kolejny, już trzeci obraz kościoła. Dzisiaj będziemy rozważać temat uroczystości weselnej. Powiem szczerze, bardzo lubię uczestniczyć w uroczystościach weselnych uroczystościach zaślubin. Jest to szczególna chwila. Zawsze sala nabożeństw jest pięknie przystrojona. Ten zapach kwiatu, palących się świeczek. Pan młody stoi z przodu, pięknie ubrany i przez ramię zerka, czy już nadchodzi panna młoda. I rzeczywiście, w pewnym momencie otwierają się drzwi, wszyscy wstają, grupa muzyczna rozpoczyna jakiś piękny utwór muzyczny i... Pięknie prowadzona przez Ojca, wchodzi Panna Młoda. Pięknie przystrojona, pięknie wyglądająca w sposób szczególny w tym dniu. Dlaczego dzisiaj poruszam ten temat? Ponieważ jest to, jak przed chwileczką powiedziałem, kolejny obraz Kościoła w Bożym Słowie. Otwórzmy zatem Boże Słowo z księgi objawienia, 19 rozdział, siódmy werset. Czytamy tam tak: Weselmy się i radujmy się, i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica jego przygotowała się, i dano jej przeoblec się w czysty, lśniący Bisior. A Bisior oznacza uczynki, sprawiedliwe uczynki świętych. Drodzy, często kiedy czytamy Boże Słowo, Interpretujemy je przez pryzmat naszej kultury, naszych doświadczeń, naszego poznania. Musimy sobie postawić bardzo ważne pytanie: jak przebiegały zaślubiny w czasach Jezusa Chrystusa? Były, wyglądały zupełnie inaczej niż dzisiaj. Wybór kandydatki na żonę to przywilej Ojca. To nie Pan Młody decydował. Z kim będzie dzielił swoje życie, ale to był przywilej ojca. Ojciec wybierał kandydatkę, następnie brał syna i wszedł z tą propozycją do ojca pani młodej, przyszłej kandydatki. Jeśli doszli do porozumienia i uznali, że ich dzieci powinny być razem, wtedy następował drugi etap. Polegał na negocjacjach. Negocjowano tak zwaną wartość wykupu. Tu nie chodzi o to, że ten młody mężczyzna kupował sobie żonę. Chodziło o wynegocjowanie pewnego, pewnej wartości, pewnej kwoty. Jeśli ktoś był biedny, to wtedy taki pan młody odpracowywał. Ale chodziło o to, żeby tak dać takie zadośćuczynienie ojcu pani młodej, ponieważ traci swoje dziecko. Kiedy już dwie strony doszły do porozumienia, wtedy zawierano przymierze na piśmie. I drodzy, ciekawa rzecz, że Pan Młody wraz z ojcem wracali do domu, a pani młoda zostawała u swojego ojca, u swojej rodziny. Czasami to trwało nawet do roku czasu. Mamy historię Marii, która mówi, że nie znała jeszcze Józefa, choć była poślubiona. To jest właśnie ten etap. To był szczególny czas do roku. To, było, to był czas, w którym Pan Młody przygotowywał mieszkanie. Dla, dla siebie i dla swojej żony. Zazwyczaj to była jakaś przybudówka, przy rodzicach, przy ojcu. Również to był czas, w którym panna młoda przygotowywała się na przyjście pana młodego. Ciekawostką jest też to, że termin wesela, i, a, za, a zatem również i termin, kiedy pan młody przychodził, aby zabrać panną młodą, określał ojciec. Pan młody nie wiedział, kiedy to będzie. Robił wszystko, żeby być gotowym. Również pani młoda robiła wszystko, żeby być gotowym. Zazwyczaj to był taki niespodziewany moment. Często pan młody szedł po panią młodą w nocy. Miała to być niespodzianka. Czytamy na przykład o dziesięciu pannach, pięć czuwało, pięć nie czuwało. To właśnie chodzi o ten moment, że nagle w nocy przychodzi pan młody, a tu brakuje w lampach oliwy. I kiedy Pan zabierał, Pan młody zabierał swoją narzeczoną czy swoją żonę do domu, rozpoczynało się wesele, które trwało czasami tydzień, a czasami nawet dwa tygodnie. Drodzy Kościół, to oblubienica Jezusa Chrystusa. Możemy to czytać w kilku miejscach Nowego Testamentu. I kiedy patrzymy na Boże Słowo przez pryzmat zwyczaju zawierania związku małżeńskiego w czasach Jezusa Chrystusa, Wtedy wiele rzeczy staje się zrozumiałych i jasnych. Na przykład, wybór kandydatki kto wybrał Jezusowi oblubienicę? Czytamy w liście do kolosan, pierwszy rozdział 12, werset. Dziękując Ojcu, który was przysposobił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości. Parafrazując, można powiedzieć, ojciec wybrał Kościół, aby był oblubienicą Jezusa Chrystusa. Druga sprawa to zapłacona cena okupu i przymierze, które zostało zawarte. I tutaj, choćby sam Pan Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza: Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, które się za Was wylewa. Przymierze, pewna cena okupu, która została złożona. Również jeśli chodzi o pozostałe zwyczaje, to zwróćmy uwagę, że Pan Jezus. Dokonał od, odkupienia, y, zawarł przymierze i wrócił do ojca. Po co tam wrócił? Znów czytamy w Ewangelii Jana. Jezus powiedział: idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam to miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście byli tam, gdzie ja jestem. Jest to również czas przygotowania pani młodej. A o tym dniu i o tej godzinie nikt nie wie, mówi Pan Jezus ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko sam Ojciec. Popatrzcie jaka zbieżność słowa Bożego ze zwyczajami, które tam panowały. Myślę, że Pan Jezus wykorzystał ten zwyczaj, aby pokazać na przestrzeni co będzie się działo po kolei. Jesteśmy przed tą wielką uroczystością ona jest przed nami. Kościół, czyli ja i ty, czyli ty i ja, to oblubienica Jezusa Chrystusa. Czasami zastanawiam się i myślę sobie tak, jakby wyglądało wesele, gdy pan młody stoi sobie na, na przodzie i czeka na nią, i w pewnym momencie przychodzi i ją widzi fryzura w nieładzie, rozmazany makijaż. Pamiętaj i poplamiona suknia, a w ręku trzyma zwiędnięte kwiaty. Zapewne byłby rozgoryczony. Dlatego czytamy w objawieniu Jana 19, rozdział 7, werset, że nastało wesele baranka i oblubienica jego przygotowała się i dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior. A bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Jesteśmy powołani do tego, abyśmy przygotowali się na tą chwilę. Każdy chrześcijanin, każdy, kto narodził się na nowo, każdy, kto należy do Jezusa Chrystusa, jest odpowiedzialny za to, abyśmy byli przygotowani. Abyśmy byli gotowi na tą chwilę, kiedy Pan przyjdzie po nas. Może jest ktoś, kto słucha mnie w tej chwili i mówi. Hmm, nie rozumiem do końca, o czym mówisz. Prawdopodobnie nie posiadasz jeszcze zaproszenia na to wyjątkowe wesele, na tą wyjątkową uroczystość. W następnym wersecie, w dziewiątym tego dziewiętnastego rozdziału, czytamy i rzecze do mnie, napisz błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę Baranka. Czy otrzymałeś już takie zaproszenie? To myślę ważne pytanie. A może odpowiesz: Nie otrzymałem jeszcze. Nie mam takiego zaproszenia. Nawet nie wiedziałem, że będzie taka uroczystość. I być może w Twoim sercu jest pytanie: w jaki sposób mogę otrzymać takie zaproszenie? Dwa tysiące lat temu Jezus Chrystus przyszedł, aby złożyć życie jako okup za wielu. I w tym wielu również zawierasz się Ty. Jesteś przewidziany do tego, aby być częścią oblubienicy, aby zasiadać przy tym stole, przy którym zasiądą wszyscy zaproszeni goście. Cała oblubienica. I co musisz zrobić? Po prostu odwróć się od dotychczasowego życia, od życia bez Boga. Od życia w grzechu, od życia dla siebie samego, od życia w egoizmie. I zwróć swoje serce do Jezusa. Przyjdź do niego taki, jaki jesteś. I zaproś go, poproś go, aby zamieszkał w tobie, w twoim sercu, aby stał się twoim panem i zbawicielem. Przeproś go za swoje grzechy. I pójdź za nim. Pójdź za nim. Drodzy, przed nami cudowna chwila, wesele Baranka. Zachęcam do tego, abyśmy w tych dniach, kiedy mamy być może trochę więcej czasu, abyśmy poświęcili, być może są jakieś plamy, jakieś niedociągnięcia, abyśmy byli gotowi, bo nikt nie zna dnia ani godziny. Nie wiemy, tylko Ojciec. I Ojciec wyznaczy ten czas. Może to będzie dzisiaj? Może to będzie jutro, może to będzie za rok. Pomódmy się. Ojcze, tak dziękuję Ci, że uznałeś nas godnymi, abyśmy byli oblubienicą Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci, że ja mogłem powierzyć swoje życie w ręce Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci, Panie Jezus, że przebaczyłeś moje grzechy, że uczyniłeś mnie nowym stworzeniem. I że jestem częścią, jestem tą oblubienicą, po którą ty powrócisz. Błogosław każdą siostrę, błogosław każdego brata. Panie, daj nam łaskę i mądrość, abyśmy byli gotowi, abyśmy nie marnowali czasu, ale aby nasze serca były gotowe, abyśmy mogli przyodziać się w bisior i założyć tą piękną szatę, którą przygotowałeś dla każdego z nas. Błogosław też tych, którzy dzisiaj po raz pierwszy usłyszeli, że jest takie zaproszenie. Dopomóż im zbliżyć się do Ciebie, otworzyć swoje serca, odwrócić się od swojego dotychczasowego życia i dalszą już część poświęcić na przygotowanie na dzień wesela. Drodzy bracia i siostry, niech Was Bóg błogosławi. Trzymajcie się. Wszystko przemija również i ten trudny czas. I wierzę, że przyjdzie dzień, kiedy znów będziemy się cieszyć, radować. A przede wszystkim przyjdzie dzień, którym zasiądziemy przy stole na Weselu Baranka jako oblubienica. Niech was Bóg błogosławi. Do zobaczenia wkrótce. Drodzy, na koniec jeszcze chciałbym przekazać ogłoszenie. Chciałbym ratyfikować, uruchomić Kurs Alfa. Chciałbym to uczynić przez Internet przez program Zoom. Dlatego proszę tych wszystkich, którzy słuchacie mnie teraz, a którzy uczestniczyliście w kursie Alfa, wyślijcie mi SMS-a, że chcielibyście dalej kontynuować. Jeśli ktoś jest nowy i jesteś tym zainteresowany, chciałbyś zgłębić troszeczkę tematykę zbawienia i chciałbyś być uczestnikiem takiego kursu, proszę również przyślij na mój numer SMS-a, a ja Dam ci informację, co dalej. Niech Was Bóg błogosławi. Do zobaczenia. Amen.